Mnie też. O! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Happily. Siema, siema. No ja tutaj może do tego twojego odnego Dominusa w sumie też stwierdziłem sobie teraz, że też ważymy Dominusa, żeby tak tutaj kontrastować. No i co, bez przedłużania do meczu idziemy. O, ale od razu wbił z buta. Dobra, dawno w sumie sobie Dominusem nie pykałem. A, Dominus zawsze kozak. Dobra, to co, ja tutaj nie będę przedłużał, zaczynam zadawać pytania. Jakie masz rangi, jak długo grasz? Gram od października 2020. To od free to play? O Jezu, to jest? No, nie mogę się skupić. To dobrze, że się nie możesz skupić akurat. Rangi to C1 na dwójkach, a akurat jedynek jakoś za bardzo nie gram, więc mam jakoś tam platynę. A na trójkach to w ogóle unrank. Unranked, kurde. Dobra, to widać mainuje dwójki. Widzowie będą pisać, że kierowany pewnie. Czy będą mieli rację? Zobaczymy zaraz. Dobra, mniejsza. Zaintrygował mnie twój nick, tak jak już mówiłem to ostatnio, to opowiadaj, dlaczego masz nick Happily w sumie. Ogólnie to kiedyś miałem nick z moim imieniem, nie? I tak mówię, nie no, już mi się znudził i po prostu szukałem jakiegoś nicku do Minecrafta. I jeden ten, się zapytałem na Discordzie kolegi, nie? I kolega do mnie takie, no to weź sobie ustaw sadli, nie? A, ja takie, na odwrót dałeś. Ale ja nie jestem smutny, ja jestem wesoły. I takie, no to sobie ustaw Happily. A to tak w końcu Happily czy Happily? No nie wiem, ja mówię i tak i tak. Dobra, okej. Okay. Numer to pewnie przez to, że wszystko inne było zajęte. Nie, ja po prostu kiedyś, jeden nick, nie pamiętam w jakiej to było grze, ale to na pewno było mega dawno, po prostu był zajęty, to po prostu dodałem 4 losowe cyferki i po prostu ten. Od tego czasu zostało? No, i do każdego niku teraz to cyferki stawiam. No, bo często ludzie dodają cyferki na zasadzie na przykład 10 marca to 10.03, ale 47 dzień miesiąca to raczej nie ma. Wierzysz w ogóle, co zagramy w drugim meczu? To nie wiem. Musimy zagrać boomera. Takiego boomera jak zaraz nie strzelę, bo źle spadam. Dobra, pełna kontrola piłki. Okej. Okay. Nie no, Dominus nie siedzi na razie. Nie no, siedzi znaczy się, kurde, idealnie. Ale redirect. Redirect prosto w bramę. Dobra, nie będę przedłużał. Nie wiem, z bramę mi się zrymowało szamę i myślałem, że o jedzeniu już zagadam, więc może będzie, co jadłeś na obiad. Więc jest zawsze to ciekawie. Kurde, ja muszę jakiś ranking zrobić, co najczęściej widzowie jedli, bo mam wrażenie, że strasznie często jest schabowy. Serio, trzeba ranking zrobić. Ale to by było głupie. Ranking jedzonych obiadów. To by było w sumie śmieszne, tak. Tak jak się zastanowię. O kurde, jak spadał. Nie było ci widać zupełnie. Już Happily tutaj jest właścicielem niebieskiego Dominusa, który nawet nie wiedziałem, że był kiedyś do kupienia, ale fajnie wygląda z niebieskim autem. Nie da się grać tak, jak ciągle pytania zadajesz. No to będę zadawał więcej pytań. Dobra, twój ulubiony kolor? Zielony, jasno zielony. Kurde, myślałem, że niebieski. Tak pod kolor. O! Jest! Strzelił! Dociągnął. Do intra. Nie no, do intra to może nie, ale może zaraz się poprawi. Ale fajne jest to, że w końcu używam jakiegoś auta, co ładnie wygląda, a nie ciągle to samo. W sensie, co ładnie wygląda, po prostu jakieś inne niż ten sam Fenek. A to jaki miałeś kiedyś nickname, ten od imienia? Nie pamiętam, po prostu chyba miałem imię z tymi 4 cyferkami. Aha. W Minecrafcie. Kurde, takiego. Nie pamiętam swojego nicku poprzedniego. Właśnie wiedziałem, że coś od imienia, ale bo ja miałem ogólnie kilka tych ników, ale chyba najdłużej używałem po prostu imienia z tymi 4 cyferkami. Także kreatywny nick imię wpisał. Albo w jakiejś grze może było napisane twoje imię i potem to jako nickname świeciło, a ty wpisałeś swoje imię. Nie, po prostu było zajęte, więc wpisałem po prostu tyle jakie cyfry. A w ogóle ten, zapomniałem zapytać, jak jest... Dobra, chyba dwójki to twój ulubiony tryb, bez sensu pytać jak grasz tylko dwójki. Ale to może chociaż zapytam, jak trafiłeś na kanał, o. Ogólnie to chyba od Bruza z odcinka. Kiedyś o kurde. Tam oglądałem Bruza i akurat... Ty chyba tam z nim grałeś i po prostu dał w opisie kanał do linku. A, no to kanał do linku, no to w sumie on tak chyba kiedyś nawet powiedział. Albo tu nie, albo Bruce co czasem gada. Ale to pozdrawiamy Bruza. Pierwszy widz od Bruza przyszedł, w sensie na odcinku. A to jak znalazłeś Bruza w takim razie, to te pytamy dalej. Odkąd zacząłem grać w Rocket League, nie wiem, jakoś mi się na głównej dużo filmów z Rocket League zaczęło... Już myślałem, że powiesz, no Bruza to od Hogatego, czy coś takiego, a potem skąd Hogaty, to potem znowu od kogoś innego, to by była dobra historia. Dobra, Gini, wiem, że lubisz,
Jezu, no bardzo. Obronisz? Nie. Kurde, nie rzucił się, bardzo tego chciałem. Bardzo chciałem, żebyś się rzucił w interwencję. To podaj piłkę. O kurde, nie podał. A komu to potrzebne? No nie, no ale... Chase'ujemy. O kurde, open? Bang. Nie, nie potrafię teraz w tą grę grać. A, bo ja mówiłem, że ogólnie to grałem od października, ale ostatnio jakieś tydzień od temu... Od października, gry... czyli od wczoraj, widzowie! Nie no, chodzi o to, że ostatnio miałem dwutygodniową przerwę. Fake. Albo nie? Bang! Dobra, Dominus jednak jest zbyt OP autem. Jakby ktoś chciał używać, to nie używajcie, bo jest zbyt OP. Nie, nie da się skupić. To jest najgorsze. I potem ludzie się dziejączą na odcinkach, ludzie grają słabiej. Tutaj pewnie jeszcze dostanę większy oklep niż w normalnym. Nie, bumer to na klipy. Ja nie potrafię, ale wybrałem dla kontentu. Dobrze, tak. Bo pamiętam, kiedyś była taka seria, że ludzie totalnie dla kontentu wybierali coś typu kwadratowa piłka na maksymalnej ciężarze, albo krążek, było jedno wielkie przepychanie. Nie wiem, czy jakiś, kurde, kognom na przykład czegoś takiego nie wybrał, bo mi się kojarzy. Ale no, to ale było... ostatnio chyba trolling. Ktoś piłkę plażową ten... No ale piłka plażowa to jeszcze git, ale to taka kwadratowa na totalnej, jak to się nazywa, grawitacji najcięższej. Że tylko było przepychanie. Boomer Ball to i ma najfajniejszy trybik. O kurde! Jak co zaskoczył! To? Co to było? Dobra, wybijamy. Czy zdążymy? Dobra, strzelę po prostu. Chciałem na double, ale za bardzo uciekała piłka. A, jeszcze wiem, co jest bardzo ważne, to jak trafić na odcinek? Akurat Happily tutaj trafił... No jak to, no jak? Na jak versus widzowie. Akurat Happily tutaj trafił tak, że sobie wykupił rezerwację na naszym serwerze Discord. Co jakiś czas jest rezerwacja do wykupienia, ale generalnie zwykle to się odbywa poprzez... Nie no, co to za kick-offy? Zwykle się to odbywa poprzez... Jest taki kanał, chętny na nagrywki, albo chętny na nagrywki wspieracze dla osób, co albo mają suba na Twitchu, albo po prostu dały nitro na serwer. No i po... O kurde, jaki samobój potężny. No i po prostu na tamtym kanale pisze i pierwsza osoba, co odpowie, to idzie na odcinek. Taki tutaj protip, jak ktoś chce wystąpić, to wiecie, co robić. A jakie w ogóle inne gierki grasz? Albo jakieś hobby poza Rocketem? A, bo ty na double poleciałeś. Gram też często w Valoranta, to chyba gram jeszcze... Chyba najczęściej ze wszystkich gier. Ostatnio w CS-a... Trochę pogrywam i w Minecrafta. A jeszcze ostatnio LoL'a pobrałem, ale to tam tylko raz zagrałem. W sumie Valorant spoko giera, ale mnie denerwuje ten anti-cheat. W sensie o tyle mnie denerwuje, że strasznie ingeruje nawet jak jest wyłączony. I sterowniki dopada, takie zewnętrzne mam, to mi je blokuje. I muszę go odinstalowywać, aby sobie normalnie pykać. To jest strasznie drażniące. Ale no, to dlatego w Valoranta nie pykam, widzowie. Bo... Pamiętam, że fajnie się w to grało, zwłaszcza ja to grałem przed premierą jeszcze, jak była ta beta zamknięta. Wtedy wygrałem akurat dropa na Twitchu, dostałem betę, no. Ale miałem ze słabego kompa, żeby grać. No, a to był upgrade'ik jakiś niedaktawna. No, na urodziny. A. Świetnie. To wszystkiego najlepszego, spóźnione. Dzięki. A ty kiedy masz urodziny? W maju. Wszystkiego najlepszego. O, dzięki, kurde, ale dzisiaj życzeniowy odcinek potężny. Dobra. Strzelamy. Czemu nie? To chyba jeszcze dobiję. Dobiłeś? Ty tak lubisz swoją ładować, taki jesteś sabotażysta. Grasz czasem ekstra mody, czy raczej tylko dwójki i tylko nie, dwójki? Nie, wszędzie unranked. Znaczy, hubsy czasem zagram. No, w sumie chyba... No? Hubsy jest to najlepszy ekstra mod. W sensie hubsy są... Tak, dużo ludzi na najniższych rangach się zraża, no bo faktycznie hubsy są wtedy bardzo ciężkie, żeby cokolwiek obronić, bo tam zawsze trzeba podlecieć. Dużo ludzi się zraża do hubsów chyba na sam start, bo faktycznie tam jakieś umiejętności już fajniejsze potrzeba. I jeszcze wiem, że dużo dobrych graczy lubi dropshota. Ja w sumie zawsze nienawidziłem dropshota przez to, jaki jest tam chaos. Jaki jest tam chaos i w ogóle, ale w sumie tak czasem zagrać jest śmieszny. Jedynie meczów nie znajduję, bo mało kto w to gra. W sumie Snowday na wyższym poziomie też jest śmieszny, bo ludzie tak fajnie pinczują. O kurde, co to się stało? Ludzie takie kozackie pincze robią tym krążkiem. Nawet pewnie część widzów nie wie, że się da tak pinczować krążkiem specyficznie. Że to leci po 200 na godzinę. A dobra, a masz jakieś hubby poza grami, czy nie? Nie. Dobra, czyli chodzenie do szkoły. Typowo chodzenie do szkoły. Najlepsze hobby, jaki może być. A masz jakąś ciekawostkę dla widzów? Jaką, na przykład? No nie wiem, zaskocz. Że maksymalnie można mieć 100 boosta. O kurde, widzowie. A można mieć nielimitowany boost, co kłamiesz? No, ale maksymalnie. Znaczy, że... No, można. No nie, no kłamał widzów, nie wziął znaczy, pod uwagę nielimitowanego. Na rankedach. To jest dobra ciekawostka.
Plom, poprzeczka strategiczna i teraz psaj. Nie, Brazyl, planowano. Brazyl. Nawet piłki nie dotknąłem. Faktycznie. Kurde, chciałem zrobić psycho, ale chyba nie jestem najlepszym freestylerem na świecie. Kurde, pamiętam jak kiedyś się w Fortnite robiło, czy tam innych Battle Royale Challenge, żeby wygrać bez fraga. To ty strzeliłeś bramkę bez dotknięcia piły. No. Pamiętam tak. Jak kiedyś, bo ja byłem takim botem, bo to grałem na sam start, co w sumie każdy był botem praktycznie. Ja kiedyś... I grałem w to na PlayStation, no. Jak jeszcze ta gra była, no, taka niezepsuta przez community itp, to ja... też grałem, ale mega rzadko, tak raz na ruski rok, to no. Wygrałem z jednym fragiem i to typ na 1v1. Ja pamiętam, że bo ja byłem znany z tego, bo to kiedyś streamowałem, jak było właśnie jeszcze takie, jak się zaczynało. Ja zawsze kampiłem w krzakach i to było zawsze takie zabawne i udało mi się przez przypadek wygrać gierkę bez fragów żadnych. No nawet nie robiłeś tego challenge. No nawet nie robiłem challenge i potem wiesz, reakcja, bo na PlayStation dało się robić klipy wstecz, to reakcja, że to rzeczywiście wszystko planowane. No. A po prostu ziomek się wysadził. Kurde, wygrana bez fragów, to było to. Pro player od dzieciaka byłem. Kurde, robiłem challenge nawet nie będąc świadomym. Dobra. O, dobra. Kolejny gol dla Habiliego. Tak. Dotknął. Ale blok. No. Okej, okay. I psycho. O kurde. Kurde, prawie. Co? Nie wierzę. O! Nie! Ale to by było fajne. O kurde, ale mnie... No nie, no jeszcze mnie tutaj niszczy, Hapili. Kurde, zaraz za karę... Nie wiem, co zrobię. Za karę wykończę to. Bang! Wszystko planowane. No, 30 ruchów do przodu, tak jak szachista. Wiem, co można wprowadzić do pytań odcinka. Ulubiony serial, czy coś takiego. Nie mam Netflixa. Ale to jakaś bajka z dzieciństwa, nie wiem, cokolwiek. Nie wiem. Stradoksan. Nie, tyle tu mam na profilowym. Kurde, na... A faktycznie, no. Ja w sobie pingwiny z Madagaskaru chyba tak od razu odpowiem, żeby na przyszłe odcinki już było. Pingwiny były koksem. No nie, no dobra, to jest chyba taka totalnie hapiliowa bramka. Fake. Podskoczył. No. Bang. Jeszcze dobił! Idealnie. 141. Całkiem szybko. W sumie jaka jest maksymalna prędkość? Trzeba kiedyś polecieć na rekord 540. Kilometrów. 540, ja zrobiłem. To trzeba to wystrzelić. Bang! Wąskiem. O-o. Dobra, ryduję to do twojej, albo nie. Dobra, wiesz co, może tak... O kurde, jak mi sprzedał strzała! Może chcesz kogoś pozdrawić już teraz? Gołębia i It's Maxinio. To pozdrawiamy majstra i gołębia. Dobra, to ostatnia bramka musi być jakaś kozacka, wiesz o tym. Pitagoras? Dobra, jednak nie. To znaczy teoretycznie... Teoretycznie to... Tak, ile to leciało? 187? Jak obstawiasz? Nie. 181! 7-1 wygląda bardzo podobnie, więc ja bym sobie zaliczył. Dobra, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja tutaj dziękuję Hapiliemu za wystąpienie ze swoim naprawdę ładnym dominusem. To by było chyba na tyle. Wiecie co robić, łapka, subik, elo.